Oczywiście kojarzysz tę melodię, Kacper. Jest to słynna melodia, zagwizdana nam kilkakrotnie przez naszego wspaniałego kolegę Artura, zwanego Artesem. Pozdrawiamy tego człowieka bardzo serdecznie, gdziekolwiek jest. Wiem, że teraz jest we Wrocławiu, ale wolę myśleć zawsze, że instaluje klimatyzację w Afryce, bo robił to przez kilka lat. A propos ludzi, którzy są w odpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie. Paul Walker za Kółkiem samochodu, czyli za kierownicą Bardzo dobrze Paul Walker za kółkiem samochodu Podczas tego pamiętnego dnia No niedobrze, niestety Paul Walker, człowiek, którego Ja i Kacper Bardzo cenimy, chociażby za Oczywiście genialną rolę W filmie O podróży w czasie do, Gdzie przeniesie się oczywiście do XIV wieku do Francji i dalej posługiwał się językiem amerykańskim i swoim amerykańskim wyglądem, żeby właśnie wydostać się. Za to Gerard Butler został tam. Ten film posiada jedną z bardziej intensywnych scen podróży w czasie, w historii. Nomen omen. Sprawdźcie go koniecznie. Jeśli chodzi o to, o życie prywatne Paula Welliego. How dare you? How dare you? I say to you. How dare you? This man was a saint. He was an angel. On był jak kombinacja, połączenie po polsku: Fergi i Jezusa. No wiesz co, ja nie zaglądam ludziom, ja tylko, ja tylko zadaję pytania. Jak to zawsze mówi człowiek, który prawdopodobnie chce kogoś obrazić w pasywny sposób. Jeśli chodzi o pana Delie, no smutne, ponieważ jak wiemy, od komików wymagamy więcej. To są jednak ludzie, na których wzorujemy nasze życia. Chcemy, by byli nie tylko rozśmieszaczami, żeby za pomocą swoich bardzo już zmęczonych umysłów opowiadali przyśmieszne historyjki w pewnej jakiejś kadencji, ale także wzorujemy się na nich na co dzień, gdy chcemy właśnie na przykład podjąć jakąś decyzję dotyczącą życia moralnego, życia, można powiedzieć, transcendentalnego, cokolwiek dotyczy zagwozdek duszy zawsze. Nie biegnę tutaj do pana Immanuela Kanta, bo co on śmiesznego kiedykolwiek powiedział, ale raczej mówię do, mówię tutaj, co by w tym momencie zrobił Sinbad. Także tak, jeżeli już wspominasz o Luisi C.K., to... No, nie tylko ja o tym wiem, ale chyba nie za dużo osób, że na jego legendarnej stronie louisck.com pojawił się za jedynie 5 dolarów. 5 dolarów? Tak, tylko 5 dolarów rozmowy z jego obecną panią. Po prostu Louis CK nagro podcast. Wszyscy na to czekaliśmy razem z Panią, która się nazywa Blanche, Blanche Gardien. Nie wiem, czy ona jest ze Francji, ale tak przeczytam. E, 10 odcinków po 25 minut za jedyne 5 dolarów. To jest naprawdę dobra... kawał dobrego podcastu. I e, dotyczy między innymi e, związków e, w tym ponowoczesnym świecie. Nie słuchałem, bo ja nie lubię w ogóle słuchać podcastów. Ja nie lubię, jak ktoś mówi i mi przerywa. E, a ponieważ ja mówię cały czas jedyną formą, którą akceptuję jest oczywiście Japanese, nie przerywałem jest to jedyna forma w której jestem w stanie komunikować się właściwie ja w ten sposób rozmawiam z każdym zostawiam takie nagrane wcześniej, uprzednio na kasetę jakieś logi i ludzie to znajdują i dzięki temu wiedzą, gdzie są poukrywane na przykład te zielone i niebieskie zioła w Resident Evil no tych, którym nie lubię, zostawiam innego rodzaju logi, czyli kawałki gówna. <laughs> tak jest. No i tu oczywiście szybka pętelka. Kasper wspominałeś, że najważniejsze jest posiadanie roweru w zombie apokalipsie. Nadmienię, że drugą rzeczą, którą bym włożył do takiego koszyka niezbędności w takim przypadku, jest oczywiście siekiera. Siekiera wykonana w całości z metalu. Najlepiej jakiegoś nierdzewnego, przesadnie, z dobrym takim gripem, ponieważ jest to nie tylko do przydatne, że można ją naostrzyć, coś porąbać, można się bronić, można też drzwi otworzyć, można też rozwiązać problemy małżeńskie, tak jak zrobi to niedługo Louis C.K. Nie wiem, prawdopodobnie nie, ale jak wiemy, jest człowiekiem śmiesznym, więc jego życie nie ma znaczenia. To, co też wspomniałeś w tym momencie o co w sumie trochę mnie posłało na słynną e, alejkę pamięci e, a na temat tagów związanych z Geekology. Rzeczywiście, e, chociażby dlatego warto zajrzeć na tę stronę, niedługo już archiwizowaną zapewne, chyba, że ktoś tam nowy przejął lejce. E, no i też nadmienię, że oczywiście tworzoną wspólnym sumptem e, legendarną stronę typu blog Żarzeb, e, na której było tematyka śmieszna w różne sposoby poruszana, tam także było dosyć mocne otagowanie. Na szczęście w tym momencie strona nie jest dostępna, jest ona dostępna w dwóch formach. Ja mam gdzieś zapisaną tą, tą, tę drugą stronę jako jeden skonsolidowany plik tekstowy. Uff, życzę szczęścia przebijać się przez to. I mam też wydrukowane wszystkie, i dziękuję tutaj oczywiście moim rodzicom za to, że wydrukowali wszystkie te teksty po kolei. Więc mam, można powiedzieć, blog w formie zapisków, co jest, y, można rzecz, patrząc na dzisiejszy y, rynek publicystyczny nie wiem, rynek publikacji książkowych. Zaczynkiem e, jakiejś wspaniałej, po prostu i wymagającej spotkań w Mpiku kariery. E, oczywiście, na tym to polega, by w Mpiku jakieś typy się o ciebie ocierały. E, ten odcinek nie jest nadawany jutro. Ja wiem, że ty mi dawałeś czas do jutra, ale musieliśmy zrobić miejsce, ponieważ w czwartek został wrzucony e, wycinek mojego występu. A mimo wszystko. Z tego są pieniądze. Pieniądze są. Proszę klikać. Jeśli jeszcze nie widzieliście, polecam. Jest tam kilka rzeczy różnych, e, śmiesznych. Zaś w sobotę będzie oczywiście nieporozumienie. Więc jeżeli mamy tak napięty harmonogram, e, no to można rzec, że ciężko się trochę wpasować, ale poruszę jeszcze dwie rzeczy. Ty wspomniałeś o Animal Crossing. Rzeczy, którą Właściwie nie wiem nic oprócz tego, że e, grają ją, w nią ludzie smutni. <grystanie> Raczej. Bardzo podoba mi się mem, e, czy też żart e, na temat tego, że ktoś tam widział, e, ma znajomą, która <grystanie> ma bardziej posprzątane w Animal Crossing niż w swoim pokoju. E, nie wiem, co to znaczy. E, nie, tłumaczyłeś mi tę grę. Ja przyznam, że jeśli chodzi o takie sčilowane, wyluzowane gry. To jednak muszą one na samym końcu pozwolić mi kogoś podbić. Po prostu chodzi o dominację. Nie chodzi tu oczywiście wyłącznie o dominację taką. Przychodzę z mieczem, ja i moja ekipa i podpalamy stodołę. No, dziękuję tutaj za potwierdzenie za pomocą wydechu samochodu. Ale chodzi też o to, żeby na przykład można było zrobić bardzo wielowątkowe, kazirocze związki. Mówię tutaj oczywiście o seriach, seriach różnych gier od studia Paradox. Ja po prostu lubię, jak gry są takie dosyć nieprzyjemne. Więc jeśli chodzi o taką, w którą uwestuję dużo czasu, no to oczywiście seria Total War. A lubię też sobie jakieś popykać w Stellarisa. Wiesz o co chodzi. A o Lisie Stelarisie każdy słyszał. Haha, ha. e, więc dla mnie Animal Crossing, y, w znaczeniu takim, że mam gdzieś zarządzać y, jakimś mikrogospodarstwem, nie jest ciekawy, bo ja też y, oczywiście na, na miarę nie, nie robiłem. Siedziałem i dłubałem w ziemi przez długie lata swojego życia, e, wkładając e, rzepy i rzodkiewki, Jak to mawiał. Żutkiewkę! Jak to mawiał e, sk e, Skwarkson. Jakub Frodo-Skwarkson. Więc dla mnie wizja wirtualnego zajęcia się tym jest przerażająca. A zbieranie czegokolwiek, jeżeli samemu trzeba było zbierać po kilkadziesiąt kilo tuskawek, nie jest dla mnie żadną przyjemnością. Więc raczej chociażby zajmuję się grą, którą tobie też polecam. Jest to gra, oczywiście w genialnym uniwersum grimdarkowym Warhammer 40,000 There is in Grim Darkness, there is only war. I ta gra nazywa się Mechanicus. Jest naprawdę świetna, to jest taktyczna gra zespołowa, w której dowodzimy właśnie pochodzącymi z Marsa motomyszami, które służą Bogu maszynie i budują Titanic. titan, I wysyłają ją, żeby atakowały bezbronnych tyranidów. Świetna gra, a wracając do tego, jeżeli jeszcze raz usłyszę, że obrażasz pola walla to I swear to God, I will put you to this fucking floor Floor? Nie, chyba wall. E, nie ma opcji, żebyś e, b, wykazał jakąkolwiek skazę na tym wspaniałym murze jakim jest Poly. Wow wow, wow 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 Nie zrozum mnie źle, Broderino <laughs> Poly is a saint Allegedly, a zanim przejdę do reszty mówienia o Polim to chyba zaadresuję fakt, że brzmią pewnie właśnie jakbym był zamknięty w jakiejś butelce i powodem ku temu jest to, że niestety nie mam profesjonalnego sprzętu do nagrywania i jedziemy z mikrofonu w moim laptopu. No, więc jest tak. Um, a poza tym to co, no dobrze mówisz mój drogi kolego jesteśmy obydwaj fanami pola okera, ale niestety mylisz się co do powodu um, tak jak Timeless jest absolutnie bezdyskusyjnie wręcz ponadczasowy e, tak chciałbym żebyś przystanął na chwilę w tych szalonych czasach zajrzał w głąb swojego serca i zadał sobie pytanie czy Tommy and the T-Rex nie był jednak w twoim życiu bardziej transformacyjnym filmem? Czy po obejrzeniu blisko 90 minut historii o tym, jak Denis Richards jest liderką, a Paul Walker zostaje rzucony na pożarcie dzikim zwierzętom, nie czułeś się zainspirowany? No, bo ja już wspominałem w tej audycji, że uwielbiam, uwielbiam revenge porn typu I spit on your grave czy I saw the devil. Może żeby przybliżyć troszeczkę format. Jest bardzo prosty. Na początku filmu, pierwsze powiedzmy 10 do 30 minut, komuś wyrządzono straszną krzywdę. Tą krzywdą może być morderstwo w rodzinie, tą krzywdą może być gwałt, tą krzywdą może być nawet niesłuszne, niesłuszna utrata pracy. Tak długo jak po jednej stronie stoi banda nieogolonych dików, a po drugiej stronie stoi pokrzywdzona osoba i ta pokrzywdzona osoba znajduje w sobie moc i siłę mistyczną, aby nie poddać się tym przeciwnościom losu, nie poddać się tej okropnej sytuacji, która jej się przytrafiła, tylko wstać najpierw na kolana, potem na nogi, zacisnąć pięści i myślicie przez kolejne 60 do 70, 80 minut. No to to jest moje ulubione kino po prostu i to jest właśnie Revenge Porn. Taka Pornografia sprawiedliwości. fuck tude jest. I zgodzisz się chyba też ze mną, że and the T. Rex można zaliczyć właśnie do takiej kategorii, bo dla tych, którzy nie wiedzą, and the T. Rex to jest film z 1994 roku, w którym poza już wspomnianą Dennis Richards w roli cheerleaderki, występuje również Paul Walker w roli chłopaka tej cheerleaderki. Um, I oni w pewnym momencie, właściwie na początku filmu, e, idą razem na randkę do zamkniętego zoo, w którym to zoo znajduje się banda tak zwanych nicponi, e, po angielsku bullies, e, którzy nie tylko znęcają się nad poliwolim, ale wrzucają go do klatki z dzikimi zwierzętami, które to zwierzęta go ostro rozpierdalają i pożerają w efekcie. Może nie do końca, bo przeżywa, ale jednak. No i następna rzecz, która dzieje się w tym filmie, to jest to, że mózg Pola Walkera, czyli największy aset, największy aset Pola Walkera, jego głowa, bo chłop miał łeb, zostaje uratowany i wszczepiony do ciała Tyranozauraca Rexa. No i reszta filmu jest, ma bardzo, 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 bardzo prostą fabułę e, i, i strukturę. Jest to taki comedy horror, w którym właśnie um, tyranozaur z, o, o, o anielskim głosie Paula Walkera e, biega i terroryzuje um, wszystkich ludzi ze szkoły um, średniej, którzy zaszli mu za skórę. Wielkie kino! O! Oficjalna nominacja dla y, programu trzeciej edycji First Film Festival. I tyle. Natomiast. Nie wiem, co my się deli, deli. Widziałem to nagranie, w którym dowiaduję się o tym, że można robić screenshoty Snapchatów I to, to strasznie strasznie bolało. Zabrakło mi tam w tym klipie. Jedynie właśnie jak jest ten, ten zoom na, na jego twarz, on podnosi tą brew, żeby gdzieś w tle zaczął być taki lekki fade in. Hello darkness, my old friend. No. Um, swoją drogą, to jest mega dziwne, że Snapchat, ta aplikacja, która helpi się tym, jak ulotne i niepermanentne są jej wiadomości, pozwala na e, robienie screenshotów i nie informuje o tym wszem i wobec wszystkich swoich użytkowników. Um, nie jest to jakaś super straszna i skomplikowana rzecz do wdrożenia. Tak ma Netflix, tak ma, tak ma HBO Go i tak ma, tak ma QB, że nie da się ich aplikacji zrobić screenshota. W związku z czym tutaj też mogłoby to zostać zrobione. Szczególnie przez firmę, która jakimś cudem wypuściła już trzy iteracje okularów robiących okrągłe zdjęcia i filmy. Rozwiążcie tę zagadkę. Wiedziałem też, że usłyszę w odpowiedzi o jakichś grach e, wojennych i o Warhammerze 40 tysięcy. I przyznam, że kiedyś, może znajdę czas, to pyknę sobie pewnie w tego 40 bo polecasz mi go ciągle, ciągle, ciągle. A ja tak naprawdę ostatni raz grałem w Dawn of War. Natomiast, e, jakby wszelkie braki, do go ultra mrucznego i ultra brutalnego wszechświata. Um, nadrabiam po prostu oglądając na ripicie Astartes, Warhammer Astartes, czy jakkolwiek by się to tam wymawiało. Um, czyli ten taki projekt jednego ziomka, co swoją drogą wybucha mi głowa za każdym razem jak o tym myślę, um, pokazujący właśnie Space Marines Astartes chapter. Że wchodzą, wchodzą na pokład statku i się robi fucker. Jeśli tego nie widziałeś, to koniecznie musisz to zobaczyć. Jeśli to widziałeś, to o mój Boże, musisz to zobaczyć jeszcze raz u mnie w domu. Bo w ogóle sound design tego jest tam też niesamowity, więc sobie to upalimy u mnie w salonie i będzie git. No a tymczasem umilam sobie czas w Animal Crossing, w związku z czym nie mam w ogóle czasu na to, żeby grać w inne gry. Poza tym takie takie przemyślenie, też Animal Crossing to nie jest gra, to jest, to jest styl życia stary i to jest najlepszy styl życia, jaki można mieć, bo to jest Holsom styl życia i tutaj się pojawia pierwszy problem nasz, bo ja nie mam zielonego pojęcia, jak powiedzieć Holsom po polsku, bo to nie jest co. To jest zadanie ode mnie dla Ciebie na kolejną, na, 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 na kolejną y, odpowiedź do mnie, czyli co, jak mówić wholesome? Ty jesteś tutaj taki wyedukowany i oczytany i, i, i jesteś wielkim obrońcą polskiego języka, w związku z czym proszę bardzo, bo nie jest to, ani nie chodzi mi o to, że coś jest zdrowe, ani nie chodzi mi o to, że coś jest pełnowartościowe, coś po prostu jest wholesome, jak Joe Pera i jak właśnie Animal Crossing. Ostatnio miałem w Animal Crossing spajka. Żepy sprzedawane po 620, i powiem Ci, że było to jedno z przyjemniejszych, i ogólnie w ogóle granie online w Animal Crossing. To są jedne z lepszych i przyjemniejszych doświadczeń w internecie, przynajmniej w ciągu ostatnich spokojnie 15 lat. Um, wszyscy są tam mili. Do wszystkiego są jakieś tam systemy i jasne, jestem przekonany, że jesteś w stanie znaleźć Discordowy kanał, gdzie siedzą sami skamerzy i wszyscy mają się w dupie i ogólnie się wyzywają i każą sobie płacić. No ale ja na przykład miałem jakiś czas temu um, dużego spajka na wyspie z rzepami Żeby kupuje się raz w tygodniu od świnki już o tym mówiłem, kupuje się w cenie między 90 a 110 i potem przez cały tydzień od poniedziałku do soboty one mają rano i wieczorem mają inną cenę i ta cena może być albo niższa niż cena oryginalnego zakupu albo wyższa niż cena oryginalnego zakupu plus te wszystkie rzeczy jeszcze mają jakby różne swoje trendy, czyli możesz mieć jakby decreasing trend, ceny będą tylko spadać możesz mieć fluctuating, czyli ceny będą jeździć od do Dołó do góry, jest small spike i jest właśnie high spike. No i ja dostałem high spike'a, moja cena, że kupowałem je po 93, sprzedawałem je po około 620, więc y, mówię wow czas jakby black dynamite has to give back to the community, w związku z czym mówię, idę na reddit r ac turnips i tam założyłem normalnie pościka, napisałem ola ola chicos und chiquitas Um, tutaj jest sprzedawane po 620 rzepki zapraszam na swoją wyspę no tips necessary w ogóle i jak tylko kliknąłem send i wysłałem tego posta na reddit no to stałem się najbardziej popularną osobą w internecie przynajmniej przez te dwie godziny kiedy hostowałem u siebie ludzi no mój czat po prostu wybuchł moje dm'y rozwaliły się na te, do, po prostu zostałem zalany dm'ami do tego stopnia że dalej się z nich nie odgrzebałem ale na koniec dnia wszyscy byli mili, wszyscy byli weseli, z każdym się było, jakby byłem w stanie się dogadać. Ja nie wchodzę w zbyt wiele interakcji z randomowymi ludźmi w internecie, a tutaj każda z tych interakcji była bardzo przyjemna. Nie? I to nie jest tylko i wyłącznie w momencie, kiedy ja hostuję, i, i, i wiesz, ja jakby służę komuś jakiś tam serwis i pomagam im zarobić więcej pieniędzy. I teoretycznie nic z tego nie mam, chociaż i tak zostałem zasypany napiwkami bardzo mocno, ale to się też zdarza, kiedy inni hostują, nie? I teraz jakby jednymi z moich z przyjemniejszych momentów w ciągu tygodnia dla mnie jest właśnie taka wyluzowana godzina któregoś dnia tygodnia, kiedy ja mówię, dobra, czas sprzedać te wszystkie rzepy i idę sobie na Reddit. Ludzie się ogłaszają, ale ludzie też mają takie systemy, stare. Oh boy, naprawdę. Ostatnio koleś nie dość, że miał Google Formsa, którego się wypełniało, podawało się tam swoje imię w Animal Crossing, nazwę wyspy, nickname na na Reddit, plus odpowiadało się na jakieś takie antybotowe pytanie, które w ogóle polegało na tym, że brałeś ilość osób w grupie, którą on przyjmuje na wyspę, co ta informacja była podana w treści posta, razy ilość samogłosek w twoim imieniu, i potem ten formularz wlewał się do Google Spreadsheeta który się autowalidował, czyli właśnie liczył ilość, ten, ten, ten fixed, y, ta ilość osób w grupie, czyli te 5 osób, razy właśnie ilość samogłosek w Twoim imieniu, które też podałeś, i sprawdzał, czy w ogóle jesteś botem, czy nie, i czy warto Ci wysłać zaproszenie, czy nie. I potem ta cała lista miała jeszcze checkboxy, kto przyjechał na wyspę, kto jest w której grupie, kto jest jakby kto już. Sprzedał dzwoneczki, kto już opuścił wyspę, no, no po prostu niesamowite, no, ja byłem pod tak ogromnym wrażeniem, że napisałem do gościa od razu, czy, czy mogę od niego to zabrać ukraść te wszystkie paterny i oczywiście od razu dostałem wszystkie źródła. No ale dlaczego mówię akurat o nim, bo um, on poza tymi wszystkimi fantastycznymi systemami miał jeszcze dodatkową taką rzecz, że właśnie zapraszał ludzi e, grupami. No i stary, no moja grupa po prostu wszyscy zajebiście odjebani i jeszcze wszyscy tutaj zbijaliśmy piąteczki i każdy tylko pisał na grupowym czacie, o mój Boże nie mogę uwierzyć jak wszyscy dobrze tutaj wyglądają. No i ja wiem, ja wiem, ja wiem. Po pierwsze wiem, że przedłużam, po drugie wiem że jak naiwnie i, i dziecinnie to brzmi, ale brakuje mi takich momentów w internecie i brakuje mi takich miejsc w internecie, gdzie można uciec od tego, od tego tej, tej, takiej całej obrzydliwej toksyczności i wdawania się w dyskusję i w ogóle, gdzie można sobie po prostu poprzybijać piątki i popisać oh my god, your island is so cute a żeby nie przedłużać chciałem tylko powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo wspominałeś o kultowej stronie Żerzebij dwie rzeczy. To była po pierwsze jedna z mniej funkcjonalnych stron w polskim, a może i nawet zagramanicznym internecie, bo naj, najlepszym na to dowodem jest to, żeby świetlała się na tablecie, na ekranie komputera. Kto wie, ten wie. Um, a druga rzecz, którą chciałbym ci powiedzieć to um, wiesz kto jeszcze miał bloga w postaci zapisków w zeszycie? Kevin Spacey w filmie 7.